Hej he, kochani. Zgodnie z popytem na również wróżby wyboru, bo niektórzy z utęsknieniem czekają, staram się zaspokoić różne gusta i upodobania, więc będziemy takim trybem mieszanym tutaj sobie działać na tym kanale. Tarot tygodniowy, jak najbardziej tygodniówka od 27 maja do 2 czerwca, roku 2024, dla trzech grup wyboru. No i gdzie ja podziałam te bilety, bo tutaj macie repertuar, co będzie grane w tym tygodniu. Od 27 maja do 3 do 2 czerwca będzie grane tak. Jeden bilecik, drugi bilecik, trzeci bilecik. Tak. Jeden, dwa, trzy. Wybieracie sobie bilecik. Na takie przedstawienie, które Was tu będzie najbardziej interesowało, właściwie bierzecie kota w worku, bo nie wiecie na co idziecie. A repertuar przewiduje trzy scenariusze: bilet pierwszy u góry, środkowy bilet numer dwa i bilet numer trzy na dole. Tak troszeczkę z humorem do tego podejdziemy, nie musi być zawsze przecież śmiertelnie poważnie. Śmiertelnie poważni to będziemy. W grobach złożeni. Jeden, dwa, trzy. No to moi drodzy. Sprawdźmy. Jedynka otrzymuje bilet na koncerto komik. Koncert kameralny. Może i będzie wesoło się okaże. Dwójeczka wybrała sobie straszny dwór Stanisława Moniuszki. Może niekoniecznie być straszno, czasem może być śmieszno. I trójeczka wybrała sobie Dziady, czyli Widma Adama Mickiewicza. I tu mamy Stanisława Moniuszka, tak? Połączenie energii tych dwóch. Dobra. Straszne dwory, Dziady i Widma. Dziadostwo czeka, straszne dwory czekają. A jedyneczka ma koncert komik. No to zobaczymy, moje drogie jedynki, na jaki koncert kameralny pójdziecie. Jaka energia tutaj się w nadchodzącym tygodniu dla Was otworzy? Was ugości. O, król denarów mi mignął. Mężczyzna trygonu ziemi, byk pan na koziorożec, mówi kasa, kasa, gdzie są moje pieniądze? Muszę o nie zadbać. Może kupię dom, może kupię działkę. Więc, jeżeli się tutaj mężczyzna czaisz na jakieś posiadłości ziemskie i rodowe, to pamiętaj kameralnie, ustronne miejsca, kameralnie, miło przyjemnie, gdzieś pod lasem, nad jeziorkiem, nad Bajorkiem, na łonie natury, bo król denarów uwielbia naturę, zwierzęta, rośliny. Dobra, to tak wiecie. Z wyczucia, przeczucia. Natomiast teraz patrzymy, jak tutaj ta przestrzeń yy, ugościć się w nadchodzącym tygodniu. Z jaką energią odwróconej mocy. Średnio najeżdża, jeżeli chodzi o emocje, bo tu mamy też takie poczucie. Trochę takiego drenażu uczucowego, emocjonalnego. Generalnie w ogóle wiesz, wiesz, jakby na wejściu, odwrócona moc mówi: Uważaj na zdrowie, bo tu trzeba zadbać o swoje siły witalne. Może być taka zniżka nastroju. Fizyczność tutaj może nam troszeczkę mm, zaszwankować. To jest taka przestrzeń odwróconej mocy, w której my musimy zadbać o zdrowie, o ciało, o wygląd, o garderobę. O takie, o sport, żeby się tu więcej ruszać. Może tu w ogóle jest taka przestroga, żeby mm, się tak mocno nie zasiedzieć gdzieś ruszyć do przodu, o ile tego wcześniej nie było. Tu wtedy ta dbałość, dbałość o tę swoją moc, siłę duchową i fizyczną jest tu bardzo istotna. Ale jak, tak jak powiedziałam, emocjonalnie y, to ta przestrzeń y, jest taka. Dość osłabiająca, ponieważ w odwróconej mocy my czujemy się tacy jacyś puści w środku. To jest taka pu pustka, pustka, odczucie pustki. Więc może rzeczywiście być bardzo kameralnie, bo możesz być tylko ty i odbicie w twoim w, w lustrze. Y oczywiście nie musi być aż tak drastycznie. Ja po prostu widzę, że tutaj y masz taką energię, jakby wycofującą się i ucieczkową. I oczywiście może być to spowodowane przez jakiś chwiejny nastrój tego tygodnia, bądź aspekty chorobowe. Może być taka energia, właśnie takiej pustki uczuciowej, która jest wywołana no czasami wprost agresją i przemocą partnera. Dlatego mówię o takich słabych emocjach, bo czasem się ktoś nad nami psychicznie tu znęca. Stosuje taką tresurę, bo odwrócona moc mówi, ktoś chce cię wytresować. Żebyś Ty zachowywał się tak, jak ta osoba tego chce. Najczęściej no tu jest y, żywioł ognia i lew, ale to nie musi być. Ja myślę, że trzeba będzie się zmierzyć z jakąś taką sytuacją właśnie. Albo chorobową, albo przymusową, taką napięciową. Bo tu mamy pewien taki, taką brutalną energię, nie? To jest taka energia dosyć też taka wroga, wiesz, taka, taka niesprzyjająca człowiekowi. Nawet bywa, że destrukcyjna. W każdym razie, skoro ta karta tutaj odwróconej mocy się pokazuje, to na pewno trzeba tutaj uważać na wszystkie czynniki i aparaty przymusu, czyli również jakieś urzędy, również jakieś urzędy, bo pamiętajmy, że tu możemy właśnie mieć do czynienia też z jakimś nieprzychylnym nam urzędnikiem. No i on tu pokazuje, co to nie ja, jaki ja jestem tutaj ważny, istotny, prawda? Ale gdzieś ta cała sprawa, sedno sprawy, to, co jest tu ważne, może się tu po prostu zagubić właśnie w tej przestrzeni jakiejś niechęci bądź mani wielkości, mani wielkości tego człowieka, tego urzędnika czy urzędniczki. Więc ta, takie rzeczy. W każdym razie tutaj, Albo to potraktować jako wyzwanie, albo jako przestrogę, że wszystkie takie energie przemocowe na siłę, gdzie nie ma opanowania, gdzie jest coś brutalnego, gdzie coś przybiera formę ataku, do niczego dobrego tutaj nie doprowadzi. Więc oczywiście, tu wiesz, wirus może cię zaatakować, jaki taki człowiek przypominający wirusa, bo. Walczysz tu z kimś, tylko pamiętaj, że to jest nierówna walka, w odwróconej mocy nic na siłę jest powiedziane, raczej delikatnie i subtelnie postępuj, bo prawdopodobnie walczysz z kimś silniejszym od siebie, bo tu niestety te siły fizyczne walczą z siłami duchowymi i zawsze jest zwycięstwo tej przemocy, tych sił fizycznych, nie? Dlatego tutaj trzeba tą energią mądrze pokierować. Nic na siłę, pamiętaj w tym tygodniu, jedynko. Wykonuj jakieś swoje działania, yy, które lubisz, na przykład pracę. Jeśli ją lubisz, to wykonuj ją z pasją, oczywiście. Natomiast pamiętaj, że tu trzeba walczyć z jakimś takim złym instynktem, z jakąś taką energią chęci posiadania czegoś za wszelką cenę. Bo tu chcemy coś posiąść. Bo tu decydują instynkty za wszelką cenę. I to jest powiedziane nie. Nie tą drogą. Zobaczymy, co tutaj czekacie w pracy, co w miłości, droga jedynko. Co sobie rozbijemy na kilka takich obszarów. Nasze koncerty komiczne i kameralne. Co w pracy czeka jedynka od 27 maja do 2 czerwca. Jakieś wiodące aspekty. No, widzisz, i dlatego ten król denarów w pozycji prostej mi się pokazał, bo on tutaj mówi, trzeba zadbać o bezpieczeństwo finansowe, bo ono jest zagrożone. Albo ten król denarów, no właśnie, czy on rzeczywiście lojalny i uczciwy, a może przestroga przed konserwatyzmem. Jak nie wyjdziesz z własnej, pusz jak nie wyjdziesz z własnej puszki konser konserwatyzmu i zachowawczości, to właśnie nie będzie tych spodziewanych efektów. Tu mogą być jakieś procedury. W tej pracy takie, które tutaj ci coś utrudniają, albo ten król denarów jest takim niefajnym człowiekiem, bo jego nie przekonasz. O ile chcesz w tym tygodniu przekonać pracodawcę bądź kogoś tam, to tu jest właśnie powiedziane, że nie przekonasz. A gdybyście chcieli nabywać jakieś dobra nieruchomości, to też tu widać, że faktycznie rozmach jest niewskazany raczej coś takiego mniejszego coś takiego kameralnego. Czyli często to jest tak, zamiast trzech pokojów, dwa pokojenia, zamiast właśnie dużego, jakiejś większej, wielkiej działki, mniejszą działkę. Taka powiedziałabym redukcja i wygaszanie oczekiwań, przynajmniej na ten moment. Więc może jak chcecie coś większego, bardziej okazałego, to może jeszcze nie ten czas, może jeszcze trzeba podreptać, poczekać w tej poczekalni. W każdym razie ten król denaru w odwrocie właśnie pokazuje mi albo człowieka, który tutaj. Jest, zagraża Wam w jakiś sposób tej pracy, bo on nie lubi być oryginalny. Może w ogóle brak oryginalności Wam zagraża, że to jest takie zobojętnienie, że to jest taka energia, która chce zaniechać jakiś projekt, albo człowiek Wam nie daje poparcia, albo bo tu nie można znaleźć poparcia nie? dla siebie, dla swojego jakiegoś pomysłu. Zawsze to jest powiedziane, stosujemy stare rozwiązania. A sprawa jest nowa i wymaga właśnie większej sumienności, stabilności, spokoju, takiej wewnętrznej siły. Czasami tu w tej pracy właśnie może też mało się dziać, bo na przykład, jakby tu była jakaś choroba, no to wtedy mamy takie, powiedziałabym, zwrócenie się do natury i tak zwanego świętego spokoju czyli w tej swojej puszce sobie tutaj zasypiam, bo. Mm, może to nie czas na, na jakieś wielkie e, projekty i rozmach, nie? Właśnie ma być kameralnie. Ja myślę, że mimo wszystko, co byście tu w tym tygodniu nie zrobili, to będzie kameralnie, bo tu się na przestrzeni obydwie tak domykają, zamykają tak, trochę Was puszkują, puszkują. No dobra, a co, moi drodzy, czy energia będzie bardziej sprzyjająca na miłość, sprawy uczucowe, sercowe, przyjaźnie, romanse, małżeństwa? Związki. Zobaczmy, drogie jedynki. Od 27 maja do 2 czerwca. Tutaj jedyneczka ma energię takiej pępowinki. Dzieci tu będą ważne, albo sprawy z przeszłości, chociaż to jest powiedziane i tak trzeba już iść dalej. Nie, nie zatrzymamy, nie zatrzymamy się ani kogoś, bo to jest powiedziane: nie ma powrotu do tego, co było. Dwa razy nie wchodzimy do tej samej wody, jeśli ktoś miałby ochotę. Są jakieś nostalgie, są jakieś wspomnienia. Widać tu taką energię, która pokazuje efekt pustego gniazda. A czasami przeciwnie, ktoś tu nie dorósł, nie, nie chce dorosnąć, i wtedy mamy taką przestrzeń takiego uwiązania z dziećmi albo z partnerem, który może się zachowywać jak dziecko. Bo zawsze tutaj na miłość, na te sprawy serca jest powiedziane: dorośnij w końcu, albo niech ten Twój partner się ogarnie. Oczywiście na to nie masz wpływu, bo to czy on się ogarnie, czy nie, to jest jego akcja, w jego, jego gestii to leży. Ty tu za kogoś roboty nie wykonasz. Jeśli masz sytuację związku problematycznego, to tu może tego zapału brakować relacyjnego. Więcej to jest takich dziecinnych fantazji, bym powiedziała, niż czegoś umocowanego blisko ziemi. Różnie. Mało to jest ekscytujące w tym tygodniu, może dlatego, że właśnie są te elementy gorszego samopoczucia, a może właśnie są te dziecinne fantazje. Ta karta zawsze mówi dorośli. Porzuć tą fantasmagorię. A jeżeli yy, jest jakieś uczucie, które dopiero dopiero się jakoś wykluwa. To, o ile jest powiedziane, będziesz bar bardziej dojrzale traktować yy, człowieka i tę relację, to nie wykluczam, że coś może tutaj y, dalej y, się rozwijać. Ale póki co jest pokazana taka dość energia zasto zastojowa, która ma iść do przodu. Wyraźnie jest powiedziane, tu już trzeba iść do przodu. Ale jest jeszcze jakieś kurczowe trzymanie się przeszłości. Czasem może tu jest jakaś walka. Walka o walka z urzędami, walka w sądzie, o podział majątku z tym królem strygonu ziemi. Jest powiedziane, będziesz w znacznie lepszej kondycji, i zdrowotnej, psychicznej, fizycznej, o ile otworzysz się właśnie na własny rozwój, na nowe możliwości, na nowe relacje, na zrezygnujesz po prostu z jakichś dotychczasowych schematów. I wtedy po prostu tu dużo rzeczy może ruszyć do przodu, nabrać yy, tempa. Natomiast póki co jest to taka energetyka taka powiedziałabym, zastojowa, bo tu tak utykamy w tej, tej, tej przestrzeni. Czasami tutaj mamy ochotę też na przywrócenie jakichś dobrych stosunków z kimś, z kimś jesteśmy skłóceni. No mówię, na siłę nikogo nie przekonasz. Do żadnego uczucia, przyjaźni ani miłości. Problem też z dziećmi może być, bo tutaj szóstka Kielichów w odwrocie mówi o dzieciach. Ewentualnie mówi o problemach z upiększaniem. Często tu mamy jakieś remonty domów i to tak powiedziałabym nieciekawie to się tutaj odbywa, bo albo są jakieś przystoje, albo po prostu jest takie poczucie. Że, że właśnie to idzie w złą stronę, że to nie jest tak, jak żeśmy sobie to wyobrażali, nie? Mieliśmy jakiś plan tego remontu, bo to jest takie właśnie upiększanie czegoś, podnoszenie standardu życia tej rodziny, ale czegoś tu brakuje, nie? Nie wiem, może być problem właśnie z zakupem na przykład nowych mebli do domu albo z, ze zrozumieniem potrzeb właśnie partnera, Jakbyście się tutaj rozmijali, nie rozumieli. Taka tutaj jest energetyka, która mówi, że jakaś przeszłość być może cieniem się kładzie, wywołuje jakiś konflikt, albo jest tu ktoś uzależniony nie? od rodziny, bo w szóstce kielichów odwrocze mamy właśnie taką pępowinę, ale ona jest taka destrukcyjna. Nie wiem, może rodzice wpływają destrukcyjnie na swoje dzieci, albo twoi rodzice, na twój związek. Wywiązuje się tu jakaś czasami też walka, i właśnie te dzieci, bliżsi, dalsi krewni, oni się wtrącają, nie? Widzę, że tu ktoś też może stracić po prostu taką ochotę na. Albo, albo nie mieć siły, zwyczajnie nie mieć siły w tym tygodniu do wykonywania takich prostych obowiązków rodzinnych, typu dzieci do przedszkola, umyć naczynia, posprzątać mieszkanie, coś w tym stylu. Dużo konserwatyzmu widzę. Konserwa, konserwa, konserwa. I wszystkie energie zdają się być takie nieco przemocowe. A tutaj to w pierwszej i ostatniej to nawet bardzo. No dobrze, yy, widać, że jakąś kontrolę tutaj trzeba będzie odpuścić. Zobaczymy, co tutaj dobrego w tym tygodniu, na co możecie liczyć, na jakieś dobrodziejstwo, sprawy dobre, udane. Zobaczymy. Drogie Jedyneczki. Yy, ciężka atmosfera. Tu widać, że musi się to jakoś tak przejaśnić. Mówi się, że po burzy wychodzi słońce, nie? No, coś w tym stylu. To jest taka energia, która mówi: masz mało danych, jeszcze wszystkiego nie wiesz. Coś zatruwa twój spokój. Trzeba tak trochę pary wypuścić, tak odpuścić coś. Um. Nie bądź też pochlebcą, bo tu możesz mieć tendencję do kadzenia komuś. Nie? To nie jest potrzebne. Nie przekonasz tej osoby do siebie, jak tam będziesz schlebiać, coś, coś, coś takiego. Co dobrego w tym mogłoby być? Ano to, że troszkę się kłopoty przedłużą, widzę, ale. Jak to zburzą? burzą? Krótka, szybko mija, a po niej jest okres tego spokoju, ale w tym tygodniu może być sporna kwestia, widzę. Słabe punkty, jakieś komplikacje, jakaś taka, takie wahania nastrojów, osoba nieszczera, która gra dla dwóch drużyn, w pracy, zwłaszcza. Takie środowisko niejasne, nieprzyjemne, chwiejne, nie? Gdybyście kogoś poznali, dopiero też tutaj jest sporo niepewności. Jest to takie jakby za mgłą. Wszystkiego nie wiem, nie rozpoznaję. Więc, jaka rada? Żeby y, zmierzyć się z własnym lękiem, y, nie serce, tylko rozum, bo tutaj przede wszystkim klarowny umysł jest ważny. Pewne rzeczy odpuszczamy, spuszczamy trochę pary, bo to jest dużo takiego nadęcia i zadęcia się w jakimś konserwatywnym schemacie. Yy, nie zachowuj się tak jednoznacznie. Nie sprzedawaj siebie w całości, jest powiedziane. Nie ujawniaj tajemnic. Nie udzielaj konkretnej odpowiedzi. Tutaj się chowa pewne sprawy za zasłoną. Masz za zasłoną pozostać i to będzie dla ciebie dobre, bo ja pytam o dobre rzeczy. Mamy tu pokazany czerwiec, czyli do czerwca sprawa powinna się wyjaśnić. A póki co, właśnie masz takie. Elementy niepewne, jakieś przeprowadzki, jakieś ukryte rezultaty. Po prostu to nie jest dobry moment, ten tydzień na podjęcie takiej decyzji, która by coś tu miała już przyklepać tak formalnie, nie? Jest powiedziane: zapytaj proszę później o jakieś rozwiązania, bo teraz za dużo nie wiemy. Jest nadmiar jakiegoś ciśnienia. Czasami tutaj mamy po prostu zepsute przewody i samochody, nie? Też. I trzeba jakieś przewody tutaj przepchać. Coś tutaj jest takiego. Ale to jest powiedziane, problem będzie krótkotrwały, więc yy, powinno się tutaj poprawić. Tak macie powiedziane. Yy. Przesłanie dla jedynek? E, przesłanie dla jedynek. Właściwe proporcje muszą być we wszystkim. Tu jest to, to są te chmury, tu jest to słońce. Yy. Właściwe proporcje między właśnie tym horyzontem i ziemią, czyli pomysłem, wyobraźnią, a realem. Może tu być dosyć istotna energia matki dzieci, i tu jest powiedziane, że czasami ktoś tu odchodzi, ale przed tym odejściem. Ważne jest, żeby właśnie nie siłować się, nie zatrzymywać kogoś krzykiem, tylko pojednaniem też nie zatrzymywać, odpuścić, pojednać się. Tu są takie dwa zapomnienia, jest powiedziane horyzont i ziemia, czyli powietrze bądź yy, żywioł yy, kielichowy kontra żywioł ziemia. To jest dwoje, dwoje, dwoje zapomnień, trzeba tutaj o czymś będzie zapomnieć, wygasić problem, żeby powrócić właśnie do tego matczynego tańca w szóstce kielichów, czyli zaznania radości. No dobrze, to wszystko. Czymkolwiek to będzie, kochani? Teraz dwójeczki, czyli te, które kupiły bilecik na... swoje przedstawienie Stanisław Moniuszko straszny dwór zobaczymy jaka tutaj przestrzeń może z tych tak czuję że będzie ok jaka tutaj przestrzeń was przygarnie jakie energie was przygarną zdominują ten nadchodzący tydzień od 27 maja do 2 czerwca drogie dwójki a będzie to tym czyli energia niewinności Często się mówi o ukrzyżowanych kobietach, może dlatego straszny dwór, całe pokolenia kobiet zostały ukrzyżowane po to, żeby zmartwychwstać w tej niewinności. Starzec patrzy na modliszkę, wiadomo co modliszka robi, nie? Po kopulacji, nie wiem, tam tego partnera zjada, czy odgryza mu łeb, nie wiem. A tu nie, tu jest oswojona, to jest niewinna, to jest taki powrót do niewinności, wszystko co było agresywne, wszystko co zostało ukrzyżowane, wszystko co doznało krzywdy, cierpienia, bólu, teraz się przetransformuje w kierunku właśnie takiej energii czystej i niewinnej, bo to są jakby ponowne narodziny, dziecko jest niewinne, dziecko, które się rodzi jest niewinne. Powiem więcej, też takiego punktu filozoficznego czy religijnego. Trudno tu mówić o przekazywaniu grzechu pierwotnego, ponieważ już, już kto wierzy, ten wierzy, że to zostało już zmyte, tak? Nie ma tego grzechu. Dziecko jest bezgrzeszne, ono rodzi się niewinne, ono rodzi się czyste, ono rodzi się takie gotowe, jakby do obróbki, nie? Dlaczego straszny dwór? Ja myślę, że to ma sens. Dlatego, że w tej energii właśnie jest to przetwarzanie z tego strasznego do niewinnego. To, czego się najbardziej baliśmy, może się okaże, że wcale nie jest właśnie takie straszne. Jak to, jak to się mówi, strach ma wielkie oczy, nie? To jest energia krzyżowania osobowości. Ale nie to, że ty się z kimś krzyżujesz, tylko twoje takie transformowanie osobowości żeby wskrzesić Twoją niewinność ale często jest tu też takie orzekanie o niewinności ma zwyciężyć niewinność tutaj nie orzekamy o winie tutaj mamy mm, tak przetransformować przestrzeń żeby stać się właśnie tym dzieckiem żeby się na nowo narodzić to jest taka energia która mówi, że ja jakby porzucam to co wiem tym wiedzą. wiedzy jest zawarte wszystko, nie Twoje imię, tożsamość. To wszystko otrzymałeś od innych ludzi, na przykład od rodziców. I tutaj jest powiedziane, że jeżeli porzucisz to, co dostałeś od innych, a wprowadzisz to, co jest Twoje, własne, to rodzisz się do tej niewinności. Stajesz się to tym swoim istnieniem. Yy. Starzec ma tutaj taką radość dziecka. On się cieszy, on, on się zachwyca światem czuje się dobrze sam ze sobą, mówi fajnie, to co przynosi mi życie, to, to, mi, to mi daje dużo radości, nie? Daje mi to dużo radości, czyli mm, mamy tu taką właśnie niewinność ludzi niewiedzących. Ten, który mniej wie, ten tak naprawdę jest szczęśliwszy, bo na przykład dziecko, Dopiero jak rośnie, wzrasta, dowiaduje się, jaki świat jest okrutny, jacy ludzie potrafią być okrutni. Zaczyna się przekonywać, że świat jest niebezpieczny, że ludzie są groźni. Wchodzi w taką energię podejrzliwości, nieufności, wyrasta z tej niewinności, nie? Wyrasta z tej niewinności. A to jest jakby cofnięcie. Tu nie dziecko staje się winne, tylko starzec staje się niewinny. Czyli ten starszy człowiek jakby się cofał, jakby się cofał, jakby, jakby po prostu w, w, tej, w tym czasie się cofał, przybierał cechy takiego dziecka, takiego przeżywania życia właśnie w akceptacji nie? tego, co mam. I ja myślę, że to będzie taka akceptacja w tym tygodniu, bądź przymus, bo to różnie może być, bądź wyzwanie tego, co mam. Po prostu tego, co mam. Wiele wątków, oczywiście. Wina, niewinność. Wtedy ta energia wskazuje na wszystko to, co związane jest właśnie z niewinnością. Nie? Dobrze, zobaczymy, moi drodzy, w takiej przestrzeni energetycznej będziecie, Jaka, jakie doświadczenia w pracy, a jakie w miłości, w sprawach sercowych. Od 27 maja do 2 czerwca. Dwujeczki, co w pracy wiodące elementy. W pracy rycerz kielichów. Może być tu jakaś rywalizacja, bo mamy te dwa ogiery, ale jednocześnie jest to też taka energia, która mm, nie działa za szybko nie posuwa szybko spraw do przodu. Albo tu mamy takiego, takiego człowieka. I, który, a jednak jest lojalny: no bo rycerz denarów, pozycji prostej, nawet jeżeli tutaj do czegoś nas chce przekonać, czy rywalizuje z nami, to generalnie on pozostaje lojalny i uczciwy. Raczej tutaj niczego nie knuje. Czyli gdyby było właśnie takie podejrzenie, winny czy niewinny, no to ja myślę, że chyba niewinny, nie? Choć może ten straszny dwór jakoś nam tutaj um, prezentować się według własnych jakichś założeń. Otaczać się tajemnicami czy kłamstwami, ale akurat ten rycerz denarów na tym strasznym dworze, to on wygląda dość tak, powiedziałabym, solidnie, nie? No bo rycerz denarów to jest ktoś, na kogo jednak możemy liczyć. Albo jest po prostu niewinny. Może to Wam do czegoś potrzebne, żeby Was upewnić, właśnie w jego jakiejś niewinności. W każdym razie, w tej pracy mamy taki powolny wzrost, czyli powoli do celu no bo rycerz denarów to powiedziałabym to jest specjalista w tak zwanym paradnym spoczynku, czyli on powoli tam dłubie, dłubie robi to co ma do zrobienia nigdzie się nie spieszy może tutaj e, udzielić ci pomocy, czy, czy będzie ważny człowiek w pracy z trygonu ziemi, byk pan na koziorożec e, bywa i tak bądź po prostu mamy taką energetykę które, która skierowana jest na taką pragmatykę, metodyczność, systematyczność, rutyna w tej pracy, pewna taka powolność, dokładność, analiza, szczegółowość. Mamy tu takich starych księgowych, dokładnie, dokładnie. analityków, prawda? Po prostu taką energetykę, która jest tutaj bardzo taka metodyczna. Bardzo metodyczna, bardzo. I liczą się szczegóły. Może też tu masz podpowiedź taką, że żeby skupiać się na szczegółach, żeby o nie zadbać, o dobrą organizację pracy, to jest takie wielkie przywiązanie do tego biurka albo miejsca, w którym my jesteśmy. Ewentualnie gdybyście tu chcieli, nie wiem, jakoś majątek swój powiększać, to myślę, że jest tu zielone światło. Może być tu jakiś zysk inwestycyjny, zysk z handlu, z udziału w spółkach różnych. Może być oczywiście. I tu mamy taką energię marketingową, giełdową po prostu mamy też szefów przedsiębiorstwa mamy taką przestrzeń, też dekoratora wnętrz, mamy statystyków, mamy geodetów, mamy rolników, ogrodników. Projektantów mody, kucharzy, gospodynie domowe, organizatorów przyjęć, handlowców wszelkiej maści. I ta energia jest po prostu taka, właśnie systematycznie, dokładnie wykonywana z dbałością o jakąś estetykę, bo widocznie ta estetyka otoczenia w tym miejscu pracy też może być yy, bardzo ważna. Prawda? Patrzmy dalej, czyli co. W miłości, w sprawach sercowych i lub rodzinnych ważne aspekty od 27 maja do 2 czerwca. Poproszę dla dwójek. Tęsknota, tęsknota, ach wieczna tęsknota. Tylko pytanie za czym, bo tak czwórcy czwórce kielichów w odwrocie to my tak do końca nie wiemy za czym tęsknimy, do kogo wzdychamy. Taka energia powiedziałabym apatyczna, nieapetyczna, nieapetyczna, apatyczna, apatyczna. Apatyczna, dlatego że w czwórce kielichów odwroczy to jesteśmy w takiej przestrzeni skupienia przede wszystkim na sobie. Ładujemy akumulatorki, przenosimy środek ciężkości z zewnątrz do wewnątrz. Czyli to może też dotyczyć Waszego partnera, że on tak się dystansuje, on skupiony jest na czubku własnego nosa, nie, nie obchodzą jego Wasze sprawy, bądź po prostu Wy sami, nie? Możecie tak właśnie koncentrować się na tych swoich emocjach i to jest taka energetyka handry, handry, handry. Eee, takiego właśnie jakiegoś wysiłku, jakaś przeszłość, może tutaj jest wspominana całkiem chyba już nieadekwatnie. Eee, nie ma jakiejś takiej przyjemności. Ja bym powiedziała, albo nuda, albo wieje nudą, albo brakuje przyjemności. Czyli czy straszny dwór? Może nie od razu straszny. Ale atmosfera taka, powiedziałabym, albo nijaka, albo smutna, nie? Trudno powiedzieć dlaczego, z czego wynika to zobojętnienie. Ja myślę, że Wy i tak będziecie wiedzieć. Raczej tu chodzi po prostu o uchwycenie dominującej energii emocjonalnej w nadchodzącym tygodniu do 2 czerwca. No i to jest właśnie takie, powiedziałabym, nijakie. Bardzo taka jest tu wpisana w tę energię rutyna, Wysiłki jakieś, jakby były podejmowane, by zrozumieć emocje drugiego człowieka, to idą na marne. Tak, jakbyśmy tutaj rozbijali się o ścianę, albo po prostu, no wszystko jakoś tak idzie dawnym trybem. I, i czy tu można liczyć na jakieś takie oznaki entuzjazmu? No, no nie sądzę, nie. nie sądzę, bo to jednak jest taka przestrzeń, gdzie my albo jesteśmy sami, albo sami musimy być. Czasami tu kończą się związki, wtedy jest taka rada. Ty się nie spiesz, ty masz pobyć trochę samemu. Czy sam sama, tak. Nie angażuj się uczucowo. To jeszcze nie ten moment. Relacja jakaś problematyczna, w której jesteście, też musiałaby ulec jakiemuś przewartościowaniu, weryfikacji na temat może pieniędzy. Jest takie poczucie jakby pustki, osaczenia, coś, coś w tym stylu, albo takiej zwyczajnej nudy. I tyle, nie? I ta energia po coś jest. To jest powiedziane, potrzebujesz czasu, potrzebujesz przestrzeni tylko dla siebie. Może wziąłeś na, na siebie, czy wzięłaś za dużo jakichś obowiązków, i dlatego masz taką właśnie ciężką energetykę. I, I może potrzebne ci są właśnie zamiast intensywnych emocji w miłości, czy w rodzinie, coś zupełnie innego jest ci potrzebne: chwila spokoju, wytchnienia, regeneracji sił, pobyć w samotności, akumulatorki naładować, na przykład, nie? Co dobrego tutaj jest Ci pisane w nadchodzącym tygodniu, droga Dwójeczko? Od 27 maja do 2 czerwca. Na jakie tutaj dary od losu możesz liczyć na coś dobrego? Na takie zakotwiczenie się w jakichś pomysłach. Jesteś tu bliżej, właśnie takich realnych energii, albo oderwanie się od czegoś, co ci nie służy, bo tu mamy taką kulę u nogi, od której możemy się oderwać, jeśli tylko zechcemy. Zerwać jakiś łańcuch, który nas przytrzymuje, nie w tym porcie, w którym powinniśmy być. A druga opcja, no to taka, że właśnie możemy tutaj się zakotwiczyć jakoś tak zawodowo lepiej, bo rycerz denarów nie jest wcale taki zły. To jest dobra energia. Ta kotwica też tu mówi o jakiejś stabilnej pracy, o takich możliwościach właśnie zakotwiczenia się na dłużej, czasem aż do emeryturki. Takie stałe stanowisko, taka energia, która jest, yy, stanowi naprawdę takie silne więzi, daje nam dużo wytrwałości. Mamy taką też własną samowystarczalność zawodową, albo do tego dążymy. Więc jest powiedziane to, co dobre w tym tygodniu to po, co ci pokaże? Pokaże ci, że osiągnięcie jakiegoś celu jest bardzo blisko. Może już się to udało, więc będziesz się z tego cieszyć. Ale to jak najbardziej pasuje mi do pracy, nie pasuje mi do tych energii uczuciowych. Raczej ten taki mocny port docelowy to masz w pracy. Masz coś takiego bezpiecznego, masz taką energię też dobrą duchowo. Uziemiasz dosyć mocno się. A, na, a w uczuciach masz się uziemiać, więc generalnie y, kierunek jest jakby fajny. Y, a jeżeli teraz na przykład będziesz się zatrudniać gdzieś dopiero, to jest powiedziane na długi czas może nawet do, właśnie do tej emerytury, bo tu jest taka energia, która y, mówi o, 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 o długotrwałości, prawda? Pokazują się też jakieś czasami tutaj wycieczki, molo, port, jakieś nadbrzeżne miejsca, porty wprost pokazane. To jest powiedziane, że trzeba się po prostu trzymać jakiegoś planu, nie zatrzymywać się, obstawać przy swoim, mieć tę determinację, pokonywać przeszkody. Jedyne, co odpuścić, to chyba uczuciowo. Uczuciowo tu mamy jakieś odpuszczenie, natomiast w pracy wręcz przeciwnie, mamy takie zakotwiczenie się, zwanych inwestycjach długoterminowych, w czymś być może nawet na całe życzenie. Czyli taka fajna energia. Ja myślę, że jeśli chodzi o pracę, to jakieś tutaj rozwiązania mogą i inicjatywy ciekawe przyjść w tym tygodniu. One wcale tutaj nie będą straszne. Jest tu taka energia przywiązania, pracoholizmu wręcz. Uczuciowo to wygląda nieco gorzej. Jakby tu nie było do końca. Yy przynajmniej w tym tygodniu brakuje tej takiej stabilizacji, albo jesteście przykuci do jakiejś relacji zbyt mocno, wtedy nie. Może potrzebujecie wtedy mieć więcej wolności. To po prostu pod rozwagę, do wyregulowania, do wyregulowania. Przesłanie dla Was dwójeczki. Przesłanie dla dwójeczek na nadchodzący tydzień od 27 maja do 2 czerwca. Co dwójeczki na koniec powinny usłyszeć w nadchodzącym tygodniu? Przesłania szalone serce. Franciszka z Asyżu, który tu ukochał zwierzątkę. Już odczytuję, tylko znajdę. Co tu tam mówi, to szalone serducho? No, on tu oddał wszystko, majątek się nie liczył, nie? To jest powrót do niewinności. Ten Franciszek tu wraca do tej niewinności, staje się na powrót dzieckiem. Mam mało, ale jestem szczęśliwy. Wiem, jak to brzmi, nie zaraz tutaj Harari Pewnie wam się wyświetla przed oczami. Ale to nie o to chodzi, tu chodzi o właśnie taką prawdziwą miłość w tym sercu do, 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 do tych przejawów wszelkiego życia. Serce ma własne powody, właśnie tych wszystkich reakcji, których umysł nie może zrozumieć. Serce ma własny wymiar istnienia, który jest całkowicie niewidoczny dla umysłu. Serce jest wyższe i głębsze. Niż umysł jest poza jego zasięgiem. Wygląda to głupio. Miłość zawsze wygląda głupawo, gdyż miłość nie jest utylitarna. Umysł jest y, utylitarny. No to takie jest przesłanie, żebyś właśnie nie czerpał korzyści. Yy, myśląc o miłości, o, o czymś takim, o emocjach, tu trzeba wykorzystać inną energię. To jest energia serca. Może i głupi jestem, ale kocha mnie. Może moja miłość jest głupia. Umysł ma jakiś cel, jest nastawiony na dążenie do celu. Wszystko zamienia w środki, a miłości nie można zamienić w jakiś środek prowadzący do czegoś innego. Miłość sama w sobie jest celem. No to trzeba też przy tej miłości się zastanowić, czy z tej miłości nie uczyniliście środek do celu, bo ona ma być celem sama w sobie. To pod rozwagę, oczywiście. Głupcy zawsze mają w sobie jakąś subtelną mądrość, a mądrzy ludzie zawsze zachowują się jak głupcy. Także tu mamy wymienność tej energii. Wracając teraz do tego świętego Franciszka. Święty Franciszek pojechał do papieża, a papież pomyślał, że ten człowiek jest głupcem. Dlaczego? Bo nie był jak polityk, nie był agresywny, nie walczył o władzę, nie walczył o pieniądze. Najważniejsza była miłość. Nazwano go głupcem Boga, tak? Nazwano go głupcem Boga. Nie kalkulował, nie był spryciarzem. Nie wchodził w tę konkurencyjną agresję, tylko wszedł w niewinność. Czyli co? Agresja na bok. Nie wolno wykorzystywać innych ludzi, bo to jest polityka. A papież właśnie jest szefem polityki, dlatego. Święty Franciszek, gdy pojechał do papieża, to papież pomyślał, że on jest głupcem, prawda? Głupcem. Natomiast, właśnie, że nie, dokładnie na odwrót. Głupcem to może Boga. To głupie serce to tak naprawdę to jest szalona mądrość Franciszka. Jeśli ja kocham, uczynię z tego swój y, cel, a nie środek do celu, to będę najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Chodzi o to, jakie jest przesłanie, żebyś tutaj nie walczył y, i nie był agresywny, nie uprawiał jakiejś y, kalkulującej, sprytnej polityki. Trudno mi powiedzieć, czego ma to dotyczyć. Sądzę, że najbardziej jakiś uczuć. Nie wiem, tak po prostu to wyczuwam. Dobrze, dziękuję, drogie dwójeczki. I teraz y, trujeczka, trójeczka, trójeczka. Trójeczka. Dobrze, bo tak patrzę, gdzie ja mam te talie, gdzie mogę to poodkładać. Yhy, 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 dobra. I trójeczka, nasze dziady. Nasze dziadostwa, kochane. Co, drogie dziady i baby? Choć tu są same dziady. Dziady, widma. No, wybraliście sobie, chcecie to obejrzeć, chcecie obejrzeć yy, ten spektakl operowy, no to obejrzycie sobie. Zobaczymy, w jakiej będziecie energii, drodzy moi. I tak się zastanawiam. Talio, droga, talio, z jakiej talii tutaj podejść, od czego zacząć? Dobrze. A dla odmiany zrobimy sobie runy. Dla każdego coś miłego i coś innego. W jakiej przestrzeni takiej ogólnej aktywności. Od 27 maja do 2 czerwca będą nasze drogie trujeczki. Osoby, które wybrały ten bilecik. O, ładnie. Albo dziady gdzieś będą w podróży, będziecie gdzieś jechać. Bo tu mamy. I wszystko, co związane ze środkami transportu. Tutaj mamy energię samochodów, motocykli, pojazdów, przejazdów, transportu, firm transportowych. Mm. Energię ruchu, bo to jest tu koła się kręcą, jest powiedziane koła już się kręcą, tu już jest dużo takiego. Nie wiem, czy już, bo może to być jakaś też kontynuacja. Tu trudno mi się tutaj wypowiedzieć, bo, bo, bo nie wiem, co tam u Was było wcześniej. W każdym razie jest tu ruch, jest prędkość, jest szybkość, te koła idą w ruch, tak? Czyli na pewno y, nie brakuje tutaj zajęć, obowiązków, aktywności i działania. I to jest taka przestrzeń, którą ja bardzo lubię. Ona tutaj y, mówi o y, przyspieszeniu, doprowadzeniu do pozytywnych rezultatów tego, co było do tej pory trudne. Czyli może się ta energia przydać właśnie podczas rozpraw sądowych, bo coś to przyspiesza, coś kończy. Mamy tu właśnie zmiany poprzez to, że no w końcu poszło. Że ja wychodzę z jakiejś stagnacji. Oczywiście na podróże. Bardzo dobra energia na podróże, na obszar kariery zawodowej. Dobra energia dla strzelców, też. Dobra energia dla um, takie zabezpieczania się i ubezpieczenia się. No, wiecie, ubezpieczenie dotyczy różnych rzeczy, więc już tu nie będę wymieniała. Dobra energia też, tak, jeśli chodzi o zdrowie, stawy, narządy ruchu. Takie energie, właśnie związane ze zdrowiem, tu może być jakaś fizjoterapia z dobrym skutkiem przeprowadzona. Po prostu wy w tej chwili potrzebujecie jakichś zmian, jakbyście się przygotowywali do drogi albo wyruszali w podróż. I tutaj jest powiedziane: nie stawiaj żadnych zapór, działaj, po prostu działaj działaj, zmieniaj. Trzeba dochodzić sprawiedliwości, zmiany warunków życia na lepsze. Może się przeprowadzać, bo czasami tu jest przeprowadzka, i wtedy to dziadostwo typu widma przeszłości trzeba powyrzucać. Nie bierzemy ze sobą jeńców starych gratów, jakichś tam nie wiem, e, e, rzeczy, sprzętów, które się popsuły. Bo tu chodzi o to, że ma być bezpiecznie. Jak kupujesz samochód, też bezpieczny. Bezpieczny, tak. I taki, który łatwiej naprawić, czyli mniej elektroniki, więcej co można tam podubać, samemu ponaprawiać. W każdym razie, tutaj jest powiedziane, albo wygrany proces może tutaj być jakiś, albo szybka transakcja może się zawiązać. Yy, może być jakiś postęp też w sferze uczuciowej, tego bym nie wykluczała, bo bywa, że tu przychodzi taka przestrzeń nowych, ekscytujących jakichś znajomości. Tu jeszcze nie wiemy, co z tego będzie, do czego to doprowadzi, ale generalnie jest taka dobra kondycja, taki dobry czas, żeby właśnie zmieniać, żeby doświadczać tych zmian, takich energii bardziej aktywnych, ciekawych, bo tu chcemy robić wszystko i myśleć w sposób taki niezależny. Jesteśmy zaciekawieni, zainteresowani. Nowościami i, i mówię, chcemy tego ruchu, chcemy, chcemy tego przyspieszenia. Więc albo przeprowadzki, albo przestawiamy meble, albo idziemy na spacer i biegamy. Tu wszystko wymaga ruchu, wszystko tu wymaga ruchu. Nie? Mogą być tu koście, może ktoś wracać z podróży. Jest po prostu ten ruch. No i teraz zobaczymy, co w pracy, co w uczuciach. Bo energia ogólna widać, że chce wprawienia tych kół, jakiś bieg. Natomiast co w pracy? Jaka energia na pracę? Trójeczki od 27 maja do 2 czerwca. Czego możecie się spodziewać w pracy? Dominujące elementy to jest energia odwróconego rycerza Buław, to jakiś taki cholerek tutaj jest. Albo problematyczny cudzoziemiec, albo w ogóle jakieś takie energie związane z zagranicą w pracy, niekoniecznie pomyślna, bo gdzieś on taki no niezbyt jest tutaj przyjemny w odbiorze, nie? W środowisku zawodowym to może być jakiś konkurent, może wy tu z kimś będziecie się ścierać na słowa, no bo chyba nie rękoczyny, myślę, że, 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 że aż tak to nie. Natomiast no, jest to energia taka właśnie choleryczna, yy, taka niezaspokojona, taka też będąca w ciągłym ruchu, albo wręcz przeciwnie. Może to być też wyzwanie, jesteście w energii wyzwania do zmian, dlatego że tu właśnie jest czasami jakiś taki osobnik zastojowy. Tu akurat pokazany jest strzelec albo ktoś inny z trygonu ognia, i on właśnie jest zbyt zastojowy, zbyt, i dlatego ma, może właśnie ma się pobudzić do jakiegoś. Działania. Może tu chodzić właśnie, że rajdo ma być jakimś wyzwaniem, zachętą do zmian w ogóle, nie? Rycerz była w odwrocie, to on taki jest niestabilny. On, taki słomiany ogień, on za szybko, za szybko rezygnuje. Może to jest przestroga, żebyście z jakiegoś planu ciekawego, interesującego, nowego, za szybko nie rezygnowali. Albo macie przestrogę przed tym człowiekiem, bo on tutaj. Jest taki, no powiedziałabym, nie zawsze godny zaufania, może jakiś wspólnik, nie? On się raczej tak za bardzo nie, 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 nie może ustatkować, jest taki właśnie niepewny. Rycerz była w pozycji odwróconej na pracę, też pokazuje jakieś opóźnienia, czyli nie wiem, jakieś wiadomości, czy sprawy urzędowe powiązane z pracą, coś tu się opóźnia, coś jest przekładane na inny termin w tej pracy. Albo właśnie mamy tego człowieczka, który jest jakiś taki niewiarygodny. On jest niewiarygodny, on przynosi jakąś niewiarygodną informację yy, i to trzeba weryfikować, prawda? Te, te, te przestrzenie informacyjne zwłaszcza. Yy, może być też przestroga, żeby na przykład, nie wiem, za bardzo nie ryzykować, yy, nie wydawać za szybko jakichś pieniędzy. A rajdo pobudza. Rajdo chce zmian, chce właśnie tych podróży i tak dalej. Ja bym powiedziała tak, że jeżeli właśnie chodzi o podróże czy o zakup auta, to, to powiedziałabym to powtórzę się, żeby to nie było za drogie, żeby to było solidnie wykonane i tyle. Tak. Kolejna rzecz. W pracy. No właśnie może być energia odwrotna, nie? Odwołania, przełożenia na inny termin jakiejś podróży służbowej, na przykład. Coś w tym stylu. Że coś odkładamy na później, nie? Bo teraz jest to niemożliwe do, do, do wykonania. Albo możliwe, ale wtedy będą jakieś problemy. Bądź wpadanie w długi na przykład, nie? Żeby tutaj po prostu uważać. czy jakaś weryfikacja jest tu konieczna. Jest powiedziane dobry czas inwestycyjny, natomiast yy, po, po prostu ten rycerz była w odwrocie, on coś przekłada na później. Tak jakby po prostu pomysł był dobry, natomiast yy, realizacja tego pomysłu w wymaga czasu, jakiegoś przełożenia na inny termin. No tak mi to wygląda, bo on, te, on tak oddala pewne pomysły. Nie to, że całkiem z tego rezygnujemy, ale przekłada na później, nie? Patrzmy dalej, moi drodzy, czyli energia... Na sprawy sercowe, miłości, romanse, przyjaźnie, małżeństwa, rodzinne kwestie, związki. Od 27 maja do 2 czerwca. Będziecie, moi drodzy, w energii, no takiej niepłodnej, bo tu jest nie miłość. Czyli tak naprawdę to rajdo mówi wszystko być może. Bo koła zostały wprawione w ruch i tak wiele obiecują, bo rajdo strasznie dużo obiecuje. No ale. Czy to nie jest tak? Obiecanki cocanki, a głupiemu radość? Trochę mi to tak wygląda, bo wiecie co? W odwróconym asie kielichów najczęściej pokazuje się nowa znajomość, która nie jest dla Was dobra. Nie jest. Mówi się tutaj o takich początkach. Albo, jak to się mówi, do, dobre-złego początki, co, coś w tym stylu. Ten Aski w odwrocie jest bardzo taki niemiłosny, niekreatywny, nietwórczy, taki bezpłodny, niepłodny. Mówi, że to zi ziarno zostało wrzucone w, nie, w, nie w to miejsce, że z tego, z tego chleba nie będzie. Można tu też kogoś poznawać w podróży, przejeżdżając, wyprowadzając się skądś. I tu mamy w tym, no właśnie, ale to wtedy takie, wtedy rzeczywiście dziadostwo, jakieś widmo. Bo no to nie jest fajna energia, a z w odwrocie. Wiecie, co, może na romans, jakiś szybki, to tak, ale tak, żeby coś tu było więcej. To są jakieś ograniczenia, jakieś przeszkody, jakieś rozczarowania, bo to jest taka przestrzeń, która mówi, czas płynie, a my nie dostajemy tego, czego chcemy. I w ogóle tak, koła zostały wprawione w ruch, ale mam wątpliwość, czy praca, której chcesz wymarzona, czy. Czy chcesz więcej weny artystycznej, czy chcesz tego natchnienia w miłości, prawdziwej miłości, to koła zostały wprawione w ruch. Natomiast rzeczywiście widmowo się tu pokazuje, tak jakby trzeba było jeszcze poczekać, jakby trochę czasu musiało i tu upłynąć, i tu musiało trochę czasu upłynąć, zanim dostaniemy to, o czym tak naprawdę marzymy, nie? Znowu mamy opóźnienia, proszę bardzo opóźnienia, opóźnienia. A może poprzez właśnie aspekt podróży i przeprowadzki zmiany miejsca bo to jest powiedziane coś pójdzie nie po twojej myśli coś się potoczy nie po twojej myśli może to nie jest najlepszy czas właśnie na zaczynanie już i czegoś odnowanie chociaż Raj do tego chce bo mówi już się te koła kręcą no ale tu masz czekać i tu masz czekać zanim co zanim dostaniesz to co chcesz zanim właśnie jakieś przedsięwzięcie przyniesie zyski Albo po prostu nie zarobisz tyle, ile planowałeś, albo nie dostaniesz w miłości tyle, ile, ile, ile chcesz, nie? No bo jednak tu jest jakaś przeszkoda. Ten Askelichów w odwrocie, no to nie jest jakaś energia obiecująca na, na związki miłosne. No nie jest, nie? Nie jest obiecująca, ponieważ właśnie tutaj możemy właśnie się przekonać, że Źle tutaj zainwestowaliśmy swoją energię. Natomiast na jakieś związki stałe, powiedziałabym, gdzie jest wszystko w porządku, no to mamy jakieś takie przejściowe przeszkody. Jest coś takiego tutaj. Nie wiem wtedy, co to by mogło być. Co to by wtedy mogło być? No myślę, że jakaś kłótnia, jakiś konflikt przejściowy, jakieś nieporozumienie albo. Po prostu że trzeba jakoś coś opóźnić, jakąś decyzję, nie? Może o wspólnym wyjeździe. Bo tu mamy taką grę na zwłokę, wahanie. W ogóle też ktoś z trygonu wody może grać na zwłokę, albo wtedy byłaby taka powiedziałabym, przestroga, nie? Bo to są takie niespodzianki, a skierichów odwrocie mówi, że przychodzą jakieś niespodzianki. Właśnie jest ta zmiana w rajdo, nie? Ale pytanie, czy my chcemy tej zmiany? Teoretycznie tak, ale, on, ale to jest takie niestabilne. To jest też taka ucieczka od realności, nie jakby w świat marzeń, jakiejś fantazji. No i to takie widać, że tutaj wiążą się z tym jakieś nadzieje, które no, obiecanki, cacanki niespełnione, brak poczucia bezpieczeństwa albo zbyt emocjonalne podejście. I wtedy jest przestroga. Za, zbyt emocjonalnie podchodzisz. Ja myślę, że do wszystkiego do interesów i do miłości, i to może być przyczyną problemów w tym tygodniu, nie? Aczkolwiek masz dobrą energię wyjściową. Masz dobrą energię wyjściową, ale tu jest bardziej już tak destrukcyjnie. I na poziomie emocji, i na poziomie właśnie pracy, nie? Tak, no dobrze. Co dobrego cię czeka w nadchodzącym tygodniu, droga trójeczko? Co dobrego trójeczkę czeka w nadchodzącym tygodniu. Co dobrego. Jakieś dobrodziejstwo. Zobaczymy. Aktualizacja moi drodzy. Właśnie to, że tutaj trzeba coś przeczekać. Bo zobaczcie, ten koń już jedzie. Proszę bardzo, dwa razy jest to pokazane. I to jest dobre. Jest ten merkury, ta informacja, wiadomość. Podczas gdy i tu, i tu się coś opóźnia i jest przekładane. Czyli tu mamy taką aktualizację, na przykład nie wiem o zmianie terminu, że coś może będzie szybciej, albo coś będzie odłożone w czasie na później, bo to jest, już wiem. Aktualizacja polegająca na zmianie terminu będzie dobra i powiedziałabym, niezależnie od tego, czy powiedzą wam w tej informacji, że, że coś przyspieszy, albo że coś się opóźni. To będzie dla Was po prostu dobre, czyli aktualizacja, która dotyczy zmiany terminu, nieważne czy w przód, czy w tył, będzie dla Was dobra, bo o to dobro zapytałam. Czyli nie przyjmować się, jeżeli coś przyspieszy, albo coś się opóźni, macie to wziąć za, za dobry omen, że to jest ok, że to lepiej dla Was, że tak być ma, nie? To jest ten merkury, który przychodzi właśnie z informacją, przychodzi z aktualizacją, że ja coś zmieniam. Że ja coś zmieniam, czyli albo opóźniam, albo przyspieszam. No, Rajdo mi bardziej pokazuje przyspieszenie, nie? Natomiast tutaj pokazane jest jednak przeczekanie, czyli myślę, że tu mogą być po prostu dwie grupy, nie? Trójeczek. Jedne. Chodzi o to, że nadejdą wiadomości, nowe wieści, będzie jakaś aktualizacja informacji, może jakaś informacja zwrotna, ty dostaniesz odpowiedź. Otrzymasz jakieś powiadomienie, nie, bo tu coś jest w drodze. Coś już jest albo w ogóle, że coś już jest w drodze. Coś nowego. Nadchodzą te zmiany i to jest dla ciebie dobre. I to jest dla ciebie dobre. I jest taka wskazówka, żebyś tutaj zbliżając się do tego nowego, czyli nie wiem, może zmiany miejsca zamieszkania, może zmiany pracy. Zmian, no w ogóle, nie wiem, jakieś nowe możliwości w życiu się tu pokazują, nie? Może ktoś ci się podoba, będziesz flirtować, może chcesz nowego związku, to jest tutaj powiedziane. Łącz fakty. Emocje nie są dobrym doradcą. Łącz fakty, fakty i tylko fakty. tam coś tu możesz dostać, jakąś informację albo jakiś rachunek, nie? W związku z tym, że tu jest dosyć szybko i błyskawicznie i tu jest szybko i błyskawicznie, no to jakoś jest taka energia, yy, która też mówi o takim przewartościowaniu, żeby pozostawić jakąś przeszłość za sobą. Jakąś przeszłość. Trójka ma zostawić za sobą. Bo ma taką tu jakąś Dwa razy pokazaną taką mentalną biegunkę i emocjonalną nie. A tu jest powiedziane: kluczem, który otworzy ci tu wiele nowych drzwi są fakty, a nie emocje Twoja wolność, wiedza i talent. I to są te klucze, których potrzebujesz. Nie potrzebujesz żadnych innych. Jeżeli chcesz tutaj nabywać coś w okolicach gospodarstwa wiejskiego albo jakieś właśnie tu mamy te rowery, motory, motocykle, coś jest w trasie, to dobre jest. Może się opóźni na przykład zakup tego jakiegoś samochodu i to masz się tym nie przejmować, bo dostaniesz jakiś dobry egzemplarz, bo tu się nie ma do czego spieszyć, nie? Ale jest w trasie, bo to jest powiedziane coś już jest w drodze, coś już jest w drodze. Coś już jest w drodze. Radosna nowina? No myślę, że chyba tak. Na temat, nie wiem, przeprowadzki? Może jakieś zmiany awansu zakupu właśnie yy, auta? Co, coś, coś takiego, nie? Czy przyjazd jakiejś osoby, wizyta tej osoby? To będzie dobre. Jechać do kogoś i się spotkać. Wizyta będzie dobra, ale od razu mówię, jeśli chodzi o miłość, to nie jest to. To nie jest to. No dobra, przesłanie, nie, na koniec przesłanie, z czego zrobimy to przesłanie, a może z tych, przesłanie na nadchodzący tydzień, 27 maj do 2 czerwca dla trójeczek, przesłanie na koniec. Widzisz, nie trzymaj się przeszłości. Masz odpuścić jakąś przeszłość, masz już iść do przodu. Ta kobieta tutaj jakieś albumy ze zdjęciami ściska, i jeszcze coś wspomina, albo ta przeszłość będzie się jeszcze... O, widma przeszłości, jak te dziady dobijają się do ciebie, a ty masz... a tu masz taką niepłodną energię pokazaną. Tu masz iść w nowe, tu masz iść w nowe, bo koła już się kręcą, poszły w ruch. I teraz trzeba mądrze tą energią pokierować, czyli... Nie trzymamy się przeszłości, odcinamy przeszłość, wyrzucamy albumy ze zdjęciami. One nie powinny ci już interesować. <laughs> Więc trzeba tu też odpuścić, <laughs> przepraszam, jakąś właśnie kontrolę dotyczącą tych stresujących sytuacji z przeszłości, bo tutaj trzeba żyć już inaczej. Bardziej tak być osadzonym właśnie w tej przestrzeni trochę takiego outsidera, bo tu tak troszeczkę wychodzimy jak taki outsider. Out, out, out. O boże, kochany outsider. A tu jeszcze są takie porównania. Jak to kiedyś było, jak to jest teraz. A to jest powiedziane: koniec. Przeszłość, trzymanie się przeszłości. Absolutna głupota. Nie płacz nad rozlanym mlekiem. Nawiązanie do piątki kielichów. Co odeszło, to odeszło. Nie trzymaj się kurczowo także teraźniejszości, dlatego że ona mknie szybko chyba jakoś będzie tutaj coś się zmieniało. Więc, jeżeli będziesz kurczowo się trzymać jakichś nadziei, wyobrażeń, planów na jutro, to jutro też stanie się dniem dzisiejszym i zostaniesz tu z niczym. Bo to jest powiedziane: wszystko staje się dniem wczorajszym, wszystko wymyka się z rąk. Odpuść. Nie czuj się nieszczęśliwy. Musisz się z tym albo z kimś rozstać, jest powiedziane. A z kim to ja nie wiem, to ty wiesz. I tu jest powiedziane, że nostalgia za przeszłością uczyniła z tej kobiety takiego bęcwała, takie właśnie, takie dziadostwo, tu jest pokazane dosłownie i żebraka, co widać po jej połatanych i podartych ubraniach. Rzecz jasna, ona nie musi być żebrakiem, lecz zamknęła się, zamknięta jest na przyjemności, które dostępne są w chwili obecnej. Czas dostrzec fakt, że przeszłość przeminęła, a każda próba jej powtórzenia oznacza pewne utknięcie w starych projektach, z których dawno byś już wyrosła, wyrósł, gdybyś się tak kurczowo nie trzymała tego, co już za tobą. Czyli widzisz, może być tak, że ty nie dopuszczasz do przyspieszenia, które jest możliwe, że może być szybciej w różnych sprawach, ale ty czegoś nie odpuszczasz, więc jak to puścisz, będzie szybciej. O, myślę, że to jest ważne. A zatem odłóż szkatułeczkę, jeśli musisz, to obwiąż ją piękną wstążką i pożegnaj czule, zakop głęboko w ziemi. Bo jeżeli właśnie nie chcesz przyspieszyć, bo się wciąż oglądasz, to życie cię omija i istnieje niebezpieczeństwo, że przedwcześnie staniesz się starą skamieliną, czyli dziadem. Dobra. Ok, taki repertuar. Przed nami, w nadchodzącym tygodniu. Pozdrawiam Was serdecznie, życzę Wam udanego tygodnia. Odpuszczenia kontroli, widzę tutaj dość mocno i wyjścia też z jakiejś zasłony: tak się trzeba ujawnić, otworzyć to swoje serduszko czasami i, 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 i mieć takie poczucie i świadomość, że człowieka, którego widzisz naprzeciwko siebie, to jest właśnie to Twoje. Zwierciadełko, zwierciadełko, powiedz przecie, kto jest najsamotniejszą wyspą na świecie? Bądź bezludną wyspą na Oceanie? Łez. Nie wiem, czemu tak powiedziałam. Jakoś mi do, 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 do trójek pasuje. Wszystkiego dobrego, tak czy inaczej. Papa. Pa.